Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Jubileusz 40-lecia koncertów chopinowskich oraz działalności koła Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Imprezę zorganizowano w muszli koncertowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Nie zabrakło atrakcji i dla tych dużych, i małych. Każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie gościł wybitny Janusz Olejniczak oraz zespół światowej sławy Trevoci. Na tej scenie zagra Janusz Olejniczak, przepiękny koncert dedykowany specjalnie dla Sannik, dla nas z okazji 40-lecia koncertów chopinowskich. Po tym spotkamy się z gośćmi, których udało mi się zaprosić, a którzy byli zaangażowani przez te wiele lat w realizację koncertów chopinowskich i taka rozmowa na scenie również się odbędzie. Natomiast po tym wszystkim koncert zespołu Trevoci, którzy mam nadzieję, że do późnej nocy będą bawić wszystkich Państwa. Mamy przygotowany poczęstunek dla wszystkich przyjeżdżających. Koło gospodyń Sanniczanka przygotowała słodkości. Jest też ciepła zupka, więc dla każdego coś miłego się znajdzie. Dla dzieci czeka wata cukrowa. No i bawią się dzieciaczki, więc chodzi mi o to, żeby wszyscy, którzy przyjadą, rodziny z dziećmi, jeżeli dzieci nie będą chciały wysłuchać muzyki klasycznej i całego koncertu, bo będzie to zbyt ciężkie dla nich, to w trakcie zabawy również mogą w ten sposób korzystać i uczestniczyć w naszym koncercie. Jest to bardzo ważne, żeby docierać do tych najmłodszych również. W pierwszej kolejności przybyli goście mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu wybitnego pianisty Janusza Olejniczaka. Jest to artysta światowej sławy. Występował w wielu krajach Europy, a także wielokrotnie współpracował przy nagrywaniu muzyki do filmów w Polsce i za granicą. Ciekawostką jest również to, że koncerty chopinowskie wróciły do Sannik dzięki prężnej działalności koła Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Najpierw był taki prolog, czyli przywracanie Chopina Sannikom i koncerty organizowane, które miały uświadomić mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, no bo prasa też głosiła, że Chopin będzie Sannikom przywracany. I wtedy byłam młodym instruktorem kulturalno-oświatowym w Ośrodku Kultury. W 1981 roku, zaraz po inauguracji tego ośrodka, przy której też byłam, no bo jako instruktor Ośrodka Kultury, ale zostało zarejestrowane koło TIFCA, koło Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina i już wtedy zapisałam się do tego koła i działałam aktywnie przez tyle lat, gdzie przechodząc przez różne funkcje, no dobrnęłam, od wielu lat jestem przewodniczącą tego szkoła, a dyrektorem Ośrodka Kultury byłam do 2015. I kiedyś Ośrodek Kultury do tego końca 2015 też był współorganizatorem koncertu. Tylu artystów i muzycy, aktorzy, oczywiście też plastycy czy fotograficy towarzyszących koncertom, wystawach. To jest czym się chwalić i publiczność taka wspaniała. No przecież to też trzeba było nad tym na początku pracować, żeby ludzie wiedzieli, że takie koncerty są, żeby tu się dobrze poczuli. Koncerty chopinowskie powróciły dzięki dobrej współpracy wielu instytucji, między innymi koła Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Sannikach oraz w Warszawie, a także Płockiego Towarzystwa Muzycznego. Płockie Towarzystwo Muzyczne od samego początku włączyło się w działalność koncertową, jeśli chodzi o Sanniki, za sprawą dwóch ludzi. Był to ówczesny prezes Towarzystwa Muzycznego, pan Franciszek Dorobek i pianista, dyrektor ówczesnej Szkoły Muzycznej w Płocku, pan Marcin Kamiński. I w zasadzie te dwie osoby
czynnie wspomagały samą ideę powstania ośrodka szopenowskiego tu w Sannikach, a później w latach 81-92 organizowały koncerty. W sumie tych koncertów odbyło się ponad 20 z tych udokumentowanych. Być może było ich więcej, no, ale to potrzebne są jeszcze jakieś badania archiwalne, żeby dokładnie, precyzyjnie opisać ilość tych koncertów. W ogóle pierwszy koncert oficjalny towarzystwa muzycznego w Sannikach to był drugi koncert, który odbył się w Sannikach. Solistą w tym koncercie był pan Marek Drewnowski. Był to 22 lutego 1981 roku. Kolejną zaplanowaną atrakcją tego dnia był występ zespołu Trevoci. Trzej młodzi tenorzy już od ponad 5 lat wzbudzają razem zachwyt publiczności. Koncertują na całym świecie, a ich wizerunek artystyczny jest bardzo wyrazisty. Czterdziestolecie koncertów szopenowskich odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Centrum pozyskało także wielu sponsorów na to wydarzenie, między innymi Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sannikach. Jest to obiekt perełka na ziemi sannickiej, ale nie tylko. Zawdzięczamy to temu, że znaleźli się pasjonaci. Bo żeby do czegoś dojść, to trzeba mieć swój cel, swoje marzenia, nie bać się odważnych marzeń i je realizować. Bo tak jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział, że dopóki marzy jedna osoba, to pozostaje to tylko marzeniem. A jak zaczyna marzyć wielu, to jest to już początek nowej rzeczywistości. I tak było i tutaj. Znalazła się grupa pasjonatów, którzy wyznaczyli sobie swój cel, swoją misję, widzieli, że z tego można uczynić coś pięknego. I tak też się stało. Wymagało to wielu lat zabiegów, szukania tych, którzy również zrozumieją tą szansę dla Sannik. No i to, co dzisiaj też było podkreślane, że ta inwestycja i takie działanie nigdy nie byłoby możliwe w oparciu tylko o środki budżetu gminy. I to wszystko, że udało się tu zrobić tą piękną perłę, nie tylko ziemi sannickiej i ziemi gostynińskiej, ale perłę Mazowsza i perłę szopenowską Polski, właśnie im zawdzięczamy. Wstęp na jubileusz był wolny. Publiczność dopisała. Dorośli z chęcią uczestniczyli w koncertach, natomiast dzieci korzystały beztrosko z dmuchańców, słodząc się watą cukrową. Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach w pałacu znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz Facebooku.